Siemaneczko, na początku odcineczka, no muszę dograć, bo bym zapomniał. Ściąga jest na telefonie. Zobaczymy, co tam pod tym ostatnim odcinkiem żeście powypisywali. Udało się wam wbić ponad 300 łapeczek, więc przeczytamy 3 komentarze. Najlepsze z największą ilością łapeczek. Andrzej. Odcinek z Jarkiem Ogarkiem na kładach. No niestety, ale nie ukrywam, że nawet nie wiem, gdzie on mieszka, w którym rejonie Polski. A po drugie, no nie wiem, czy mi się udało taki odcinek nagrać, ponieważ mój kład niestety jest niesprawny. No jeździ, ale kopci, wymaga remontu. Wolę zrobić remont niż go zajechać na amen. Ale na to no niestety odkładam. Chociaż to nie idzie za dobrze, takie odkładanie moje. Są ważniejsze wydatki. No tyle. MX9. Randapem spryskaj tę trawę. Ja nie używam takich specyfików. Jest to bardzo trujący środek, chyba już nawet zakazany. Tak mi się wydaje, rakotwórczy i to po pieronie. Nie chciałbym, żeby ktoś się nawdychał czegoś takiego. Więc ja Roundupu nie używam. Wolę, żeby mi zarosło, niż potem idzie jakiegoś raka czy coś w tym stylu. Szybki Zygi. Obstawiam, że jest publiczny przez przypadek. Także zostawiam komentarz, że wracam tu później, pierwszy. A jak dodawałem ten filmik, no niestety mi się klikło zawczasu, no i tak wyszło. Więc racja, no, przez przypadek, ale ja nie jestem taki, że jak już dodałem, to już dodałem, nie będę usuwał. Miał być wieczorem odcineczek, a mieliście sami siękiego rana, przed pracą jak wyjechałem. To będzie na tyle. Zobaczymy, ile w tym odcinku uda się wam łapeczek uzbierać. Jeśli chcecie wiedzieć, o co chodzi z tymi komentarzami, z tym wszystkim, zachęcam do zajrzenia w pierwszej linii opisu pod filmem. Jest tam link do filmiku, w którym wymyśliłem taką akcję, żeby dać wam szansę. No i tyle. Mogę na szybkość tylko jeszcze powiedzieć, że ma to na to wpływ, ile jest łapeczek pod filmem, jak i komentarze, ile mają łapeczek, więc na to tylko i wyłącznie macie wpływ wy. Zrobimy tak, że jak są takie odcinki specjalne lub shorty, to wiadomo, że ludzie się skupiają tam na danym temacie z odcinka, więc nie chciałem dogrywać takiego mieszania, więc będą na takich różniejszych odcinkach się będzie tylko to pojawiać. Jak i logiczne, że na przykład na shortach nie będzie się pojawiać, bo to jest zbędny materiał, a ja mam tam i tak ramę czasową, tą jedną minutę nie mogę przekroczyć, więc tyle. To ja uciekam i zapraszam na film. Idziemy do braciaka. Idziemy do braciaka. Nie, nawet nie idźcie, kurde. Co się dzieje? Co się stało? Zobaczcie. A stało się... coś takiego. Coś ci brakuje przy tej chustgwarnej. Tak jest stunigowana, żeby lepsze opory miała. Ja... Dobra, tam muszę zmyć, czekaj, muszę zmyć. A mówiłem, kup pitbike'a. Kurwa mać, no co poradzę, no. Złamało się i złamało, no nic nie zrobisz. I teraz w cenie tej części kupiłby Loncina. Ze dwa Lonciny. I tak jest właśnie z tymi crossami. Dopóki jest wszystko ok, jest ok. Ale jak zaczną się problemy, zacznie się coś. Cóż! Wtedy idą stóweczki z crossa. Ciemniaczku! Pra
Stań, zobaczysz się, miaczek, stań. Zepsuł krosa, tak? Zepsuł krosa. Ja mam przecież, odpali. Tylko... Tylko... Usiadniesz. Zmieniło się coś? Naprawił się? Po myciu? Dalej nie ma. Dalej brakuje tyłu. Ja... Z tymi krosami. Takie wydatki. Potem się okaże, czekaj, jeszcze coś tu więcej wyszło. Ja by się uparł, na stojąco można jeździć. Wydech pogięty, porysowany. Opona już prawie... O, tam jakieś drewno wbite. Co to jest? Opona. Nie drewno, tylko ten, bo ucieka powietrze. To... To jest specjalna do łatania tych. Wiem, ale mówię, już jakiś defekt. No kurde, jak po kamieniach jeździliśmy, to co? Ja... Dobra, zróbmy takie, wiesz... Tak? I będzie gotowy, zrobiony. Zobacz teraz, zrobiony. Kurwa, nie udało się. Dobra, dam ci ten materiał, to zrobisz stryk drugi raz, jak będziesz już gotowy, naprawdę. Zrobię tak. Łokieto i zrobiony. Nie no, nie da. Dalej nic. Nie pomaga. Nie jesteś dobrym magikiem. Myślę, że trzeba rzucić pieniądzmi, to wtedy się naprawi samo. Plikiem chyba. Co ty tu za stóweczkę zrobię i zlecamy remont? No, tak. No siłowie, przy takim się robi za stóweczkę remont cały. Ale czekaj, by wziął trytki, trytkami pospinał tam to. No. I sprzedał. Zaraz bierzemy. I sprzedał, że było jeżdżone, do kościoła. Proste. Jest git. A jeździłeś się przynajmniej. No akurat, no jutro jadę, więc zostanie sobie, gdzie leżę. Jak możesz podsumować te krosy? Jeździć, obserwować. Jeździć, obserwować. Dopóki jeździ, jest ok, a jak się zaczyna psuć, już nie jest ok. Nie, bo zapyszyłem, kurwa mać. Bo? Bo my gadali z kumplem i mówię, tam, że zajebisty motofanie się jeździ. Nic się nie psuje. Nie, kurwa, ogon odpadł. Odpukać i później... Ale w coś pukał. Odpukać, tak się mówi. No, ale w co pukałeś? Nic, nie pukałem. A już wszystko jasne. I teraz uwaga, czekaj, jak to się robi? Ale to... nie mówię... Bo przy małej prędkości, kurwa, ile tu jechałem? 2 na godzinę? 3? Już ogon odpadł, kurwa. Jakby jechał szybciej, to by wyryło ziemię i by nie odpadło. No nie wiem, zostałoby plastik z tego, kurwa, by leciało szybciej. Dobra, jeszcze idziemy po te plastiki, pokażę wam, jak to tam wygląda. Ciężkie tworzywo. A co z tego, jak... O kurwa, tu nie trzyma nic. Nie wiem, albo może by mogło być popękane i teraz się dojebało do końca. Kurwa właśnie. To jest 3 elementów podobno. No widać, że to jest skręcane. Całe się pourywało, wszystkie uchwyty. Nie wiem, to. Jak można jeździć i tak psuć? Kurwa, jak można robić plastikowe gumne. Oni mają kurwa teraz normalny, to nic się ze strażą nie stanie, co może się delikatnie przykrzywić. A tak to się plastik tylko złamie, kurwa. Tutaj to cały dupa kurwa złapuje. Nie wiem, chyba sprzedam husfarny i kupię rower. A nie pitbajka? Nie, bo też będzie ci się psuł. Ty to z tymi motorami to masz przerąbane. Ja mam pitbajkę, jak mi się coś zepsuje, biorę mi go mata, uspawam. A jak przyjdzie do naprawy, 20-30 zł i gotowe. Trochę silikonu, parę trytek. Nie będzie. Ewentualnie blaszka, skręty, nity. Kurwa mać, chłopiec. Nie takie rzeczy się robiło. Teraz, jak to było? Nie wiem. Nie wiem. Nie pasuje. Kurwa nie. Lepiej by to zrobili choćby nawet aluminiowe. No kurwa, no nie wiem czemu oni kurwa trzeba oderżyć, żeby kurwa lepsze mieli te... Wywali się w lesie, zrobisz piona i pęknie, kurwa, ci odpadnie dupa. Nie wygnie się, odpadnie. Sklejony, chłopie, zaraz kleję, kurwa, i sprzedaję na Allegro. Ale przyniosę jeszcze za dupek, zobaczymy, czy będzie pachnął. Z kosza części wyciąga. Chcesz coś kupić? No nie, nie ma tego czarnego. To czarno musiał gdzieś odlecieć podczas wywrotki. Czyli brakuje jeszcze do takiego kawałka. Dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się niebawem, więc
Subik obowiązkowo, łapeczka w górę, ewentualnie możecie do braciaka na kanał wbić, link do kanału na dole w opisie pod filmem. Nie wbijajcie, husbarny nie ma. Jak nie ma husbarny? Jest! A jak ktoś bijecie 1000 łapek? Tu jest kawałek, tam jest kawałek. Jak bijecie 1000 łapek, to zrobimy dla was smycz taką, na szyję. Husbarny będziecie mieć, może się chwalić każdemu. Nie macie... O, takie fajne. Wyroczki. Ola Boga, czuwa i do mnie. No zajebiste. Wiecie, ja tego nie skomentuję. Więc do następnego. Nie zapomnijcie załapkować, zasubskrybować kanał. Nie łapkujcie, subskrybujcie. I jak mówiłem, nie opłaca się. We filmiku poprzednim, którymś tam z wcześniejszych, chcecie więcej komentarzy na odcinku czytanych, wiecie co musicie robić, więc na razie, trzymajcie się, hej!